czy coś jest dobrego w tym wszystkim, co dzieje się z małym chłopcem Alfim w liverpoolskim szpitalu. Są rzeczy, które są bardzo, bardzo trudne i przygnębiające. Bezduszność procedur, bezduszność sądowego rozstrzygnięcia, upór szpitala, który nie chce wypuścić rodziców z dzieckiem, żeby w innym szpitalu oferującym za darmo pomoc i leczenie, żeby tam można było szukać ratunku. To przeraża. Ale jest też radością serca wielki taki zryw, serdeczny zryw ludzi z różnych stron świata, też z Polski. Modlitwa, troska, życzliwość, podpisywanie petycji. Nawet to, że prezydent Polski Andrzej Duda zabrał głos, Beata Szydło, nasza wicepremier. Dużo dobrych rzeczy, dużo takiego przebudzenia, zobaczenia, że nie możemy, tak po prostu nie możemy patrzeć na to, jak cywilizacja śmierci narasta, zawłaszcza myślenie, zawłaszcza rozstrzygnięcia, zawłaszcza instytucje. Mały chłopiec, który oddycha, który tuli się w ramiona rodziców, który uśmiecha się przez scenę, widać na zdjęciu. Kto ma prawo moralne? Kto ma prawo decyzją sądu mówić, że nie należy go odżywiać, że nie należy go poić, że należy mu przerwać wspomaganie oddychania? Kto ma takie prawo? Świat zagalopował się w tym zakresie. Ale to, że zagalopował się w tym zakresie, nie znaczy, że to jest jedyne, co trzeba zmienić. Jeżeli ktoś nie szanuje życia dziecka, zanim się jeszcze urodzi, to nie będzie też szanował. Prędzej czy później nie będzie szanował tego życia na późniejszym etapie. Jest to jakiś wielki rachunek sumienia dla naszej kultury, antykultury europejskiej, która do czegoś takiego dopuściła, dopuszcza się, która powędrowała w tą stronę. Oby los małego, uśmiechającego się przez sen chłopca, z rumianą buzią, wtulonego rodziców albo w poduszkę, oby w tym przebudzeniu dopomógł. Niech nas Pan Bóg prowadzi w dobrą stronę. A dobra strona to nie ma wątpliwości. Cywilizacja życia, a nie cywilizacja śmierci. Tak jak zachęcał nas do tego Jan Paweł II Święty i Matka Teresa z Kalkuty. Bardzo święty.